Nazywam się Agata Kiecka. Mam 10 lat. Zapraszam Was na filmowy reportaż o wyspie, na której mieszkam. Staten Island. Chodźmy! Po drodze mijamy Statuę Wolności. Czasami okręty wojenne. Na horyzoncie ukazuje się Staten Island. Pierwsze odwiedzimy Centrum Kultury Snug Harbor. Znajduje się tutaj Muzeum Dziecięce. Oraz ogród chiński. Na Staten Island występuje dużo dzikich zwierząt. Na przykład indyki. Są też dinozaury oraz strusie. Dzięki Gwardii Narodowej czujemy się bezpiecznie. W forcie Wadsworth znajdują się fortyfikacje obronne. Początek ma też most Verrazano. Znajduje się tutaj najlepsza górka na Sanki. Na Staten Island jest wiele parków. W jednym z nich umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Kościuszce i Kazimierzowi Płaskiemu. Jednym z ciekawszych miejsc jest historyczny Richmondtown. To jest autentyczny kompleks muzealny miasta i farmy. Pierwotna osada była znana w XVII wieku jako Cockless Town ze względu na ilość ostryg. Miasto zostało później nazwane Richmondtown, kiedy było centrum handlowym oraz siedzibą hrabstwa, w którym znajdował się dawny sąd. Można zjeść tutaj pyszne lody oraz w jednym z budynków znajduje się przytulna kawiarenka. Kolejnym miejscem jest dom Alice Austin, fotografki, która zrobiła ponad 7000 zdjęć zmieniającego się Nowego Jorku, wnosząc znaczący wkład do historii fotografii, dokumentując nowojorskich imigrantów, działalność wiktoriańskich kobiet oraz przyrodę. Oto dom rodziny Corleone z filmu Ojciec Chrzestny. Latarnia na Staten Island jest 90-stopową wieżą zbudowaną w 1912 roku. Jej białe światło widoczne jest na odległość 18 mil. Oto moje ulubione pizzerie. Kutwara zostali wybrani najlepszą pizzerią na świecie już 4 razy. Swoje specjały pieką w ceglanym piecu opalanym drewnem. Ale pyszne. Zapraszam do odwiedzenia Staten Island.